Ojej, ojej, Alan Langer, Boże. Witam, Pamiętasz, cześć. kiedy ostatni raz rozmawialiśmy? Dzień dobry. Cześć, cześć. Nie pamiętam. Ja pamiętam, tak? ja kiedy mam to dobrą było? pamięć, żeby ci nie przypom żeby ci przypomnieć. 2012 rok, bodajże Alma w Bochni. Tak, pamiętam ten wywiad. Bardzo, bardzo dawno temu, ale nie zmieniłem się za bardzo chyba. Trochę, broda urosła. Tak, ale już wtedy mówiono o tobie jako człowieku, który ma bardzo, bardzo duży talent. Pamiętam, chyba wygrałeś wtedy tą walkę. Później byłem na kilku twoich walkach, oglądałem, nie mieliśmy okazji porozmawiać, ale powiedz, jak ty się czujesz dzisiaj w ogóle po poważeniu, po wszystkim. Duży chłop z ciebie, jak patrzę, na te 70 kilo. Tak, trochę zbijam te kilogramów do 70, ale idzie mi to bardzo dobrze. Za każdym razem wypełniam limit wagowy kategorii lekkiej. Teraz też, chociaż Marcin miał jakiś tam leciutki problem przy robieniu wagi, tam 100 gram czy tam 200 gram trochę przestrzelił, ale to wiadomo, różna waga i tak dalej. Ja mogło to spotkać mnie, że po prostu w domu bym się ważył i te 200 gram by brakło, ale za każdym razem mi się udaje ten limit wypełniać, także czuję się bardzo dobrze. Teraz wiadomo, czas nawadniania, ale już się czuję świetnie, jutro będzie jeszcze lepiej. Marcin Jabłoński, taki zawodnik, który potrafi upaść, potrafi przyjąć cios, ale potrafi powrócić w tej walce. Obawiasz się tych jego, powiedzmy, takiej żelaznej konsekwencji, bo nie można mu tego odmówić. Nie można mu odmówić niczego tak naprawdę, bo jest to bardzo solidny zawodnik. Mam do niego ogromny respekt, ale ja też bardzo ciężko pracowałem. Dwie osoby spotykają się z równym mocą, pasją, dużym wachlarzem umiejętności i technik, także będzie ciekawa walka. Ty też swoje doświadczenie trenerskie przekładasz, bo rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, pomagasz im w treningach i też w treningach fizycznych. Jak w ogóle ty przekładasz to też na siebie? W jaki sposób to doświadczenie i później na zawodników? Oczywiście, współpracuję z wieloma zawodnikami czołowymi. Tak naprawdę wykonuję na nich szereg badań. Nawet się śmieję, że czasami są zestawienia zawodników i mam badania obydwóch. I mogę coś tam wiedzieć, ale nie, tajemnica oczywiście trenerska, ja nikomu... Sprawdza się to? Nie, powiem tak, czasami nie. MMA jest takim przewidywalnym sportem, że po prostu te przygotowanie mentalne, psychiczne, no jak zawodnik przegra walkę w szatni, no to nie ma co pokazywać przygotowania motorycznego na ringu czy w oktagonie, także jest to na pewno jakiś dodatek. Ja uważam, że przygotowanie zawodnika to są puzzle i po prostu staramy się jak najbardziej ułożyć, żeby ten obrazek był jak najładniejszy, ale no to jest walka, to jest sport i zawsze może coś się zdarzyć. Jednakże widzę, że zawodnicy są silniejsi w walce, bardziej dynamiczni, no to pokazują to w wynikach, także te wyniki na pewno się przekładają, inaczej byśmy się nie badali i nie byłoby monitoringu zawodników, a tak jest i fajnie, bo zawodnicy też wiedzą, na jakim są poziomie. Nie zdradzam żadnych szczegółów oczywiście, ale oni mówię im, jak wyglądają, monitoring po całym treningu. Taki biory dnia na przykład zawodnika danego, dół fizyczny, dół psychiczny i wygrywa walkę, jest szansa? To zależy od przygotowania mentalnego. Jest kwestia treningu mentalnym, że nie ma czegoś takiego jak zły biorytm, tylko to my sami sobie ten biorytm ustalamy. Możesz stać lewą nogą, ale jeśli sobie to wmówisz, no to będziesz walczył słabo. Także musimy my być tak przygotowani mentalnie, żeby nie było, żebyśmy zawsze stawali prawą nogą. Jutro dobry pojedynek nas czeka w waszym wykonaniu? Na pewno. To musi co? Musi być dobry pojedynek. Ja jestem bardzo przygotowany, naprawdę bardzo ciężko trenowałem. Wierzę, że Marcin też bardzo przygotowany. Także, no tak jak mówię, spotka się dwie osoby z obsesją, z celami, z marzeniami i niech wygra lepszy. Tomek Bronder koordynował wszystkie przygotowania? Oczywiście, jest to mój trener główny, dlatego mam do niego pełne zaufanie. Programem motorycznym zajmę się sam osobiście, bo po prostu było dla mnie bardzo ważne, ale miałem też trenera zapasów, Kuber Umasa i Mustafa El Monde z Egiptu, taki Egipcjanin, który nam pokazuje naprawdę fajne myczki. Miałem trenera mentalnego Kamila Lizureya, fizjoterapeutów, no cały sztab ludzi, fizjoterapeuta Healthcore, pozdrawiam Marcina, który naprawdę to był ogromną robotę po prostu przygotować, bo jak wiemy, to jest taki sport, że zawsze jakieś te urazy występują i my musimy tylko załagadzać, żeby po prostu wyjść do walki, więc naprawdę zrobili wszyscy ogrom roboty. Ja to też tak wszystko trochę nadzorowałem po swojemu, oczywiście z konsultacji z Tomaszem Bronderem. Witek Kostka jeszcze z Paco Team troszkę też szkolił mnie stójkowo, także naprawdę dobre nazwiska, dobrzy trenerzy i dobre warunki, tak jak mówię, dzięki mojemu studiu treningowemu MN Performance po prostu mogę troszkę łączyć w całość, no i wymieniać się doświadczeniem z takimi zawodnikami, którzy mnie odwiedzają. Słyszeliście, jaki elokwentny.
kurczę, nie rozmawialiśmy z bodajże z 9 lat. Mam nadzieję, że następnym razem nie będę musiał czekać 9 lat, będę cię atakował zawsze, bo sympatyczna rozmowa, widać, że wiedza ogromna. Słuchaj, bardzo dziękuję, życzę powodzenia, jutro wygra lepszy, tak jak zawsze. Dokładnie, to jest sport, trzymajcie kciuki oczywiście, żeby wszyscy byli bez kontuzji, zdrowi, to naprawdę, wiadomo, czekamy na nokauty, czekamy na poddania, niech one będą, ale niech wszystko się kończy szczęśliwie i tego sobie życzmy wszyscy jako zawodnicy. Alan Langer, Silesian Cage Cup Club. Dzięki. Dziękuję bardzo.